pamiętaj, kariera tirowca. O, tak kurde krawężniczek przytuliłem tym kołem minimalnie. Aha, trzeba bieg włożyć, żeby lecieć. Ruszam w ogóle z piątego biegu, także to jest też niesamowite. Słuchajcie, wyjątkowy odcinek, za chwilę poprowadzę tego smoka, pełnowymiarowy ciągnik siodłowy, man o pojemności aż 12 litrów, 470 koni, ogromnie dużo momentu, oczywiście automatyczna skrzynia biegów, której potrzebuję, teraz wjeżdża intro i zapraszam Was na przejażdżkę. No dobra, ale żeby pojechać, trzeba się dostać do tego smoka, a tu jest dosyć wysoko. O, dobra, mam. No i teraz jeszcze się trzeba wdrapać na górę. Mam do pokonania 3 stopnie, a nie mam się jak złapać, więc to będzie wyzwanie. Dobra, tu się podeprę. No dobrze, jestem na górze, ustawię w sobie fotel, a Was zapraszam do środka z drugiej strony. Jesteśmy w środku, jeszcze zanim pojedziemy, pokażę Wam wnętrze. Oczywiście dość dużo przycisków, ale wszystko jest bardzo intuicyjne. Tutaj mamy dodatkowe schowki, takie szuflady wysuwane, dosyć pojemne, więc kierowca ma dla siebie naprawdę dużo miejsca. Tu są też schowki jeszcze z przodu, tutaj u góry jest pełno schowków, których nawet nie potrafię do końca otworzyć. O, tu jest taka wielka szuflada. Łóżko u góry, drugie łóżko tutaj. Pod łóżkiem jest lodówka. Też chyba się uda. O, patrzcie, wysuwacie sobie lodówkę. Tutaj można ją otworzyć. No, zobaczcie, do środka można sobie tam schować różne fanty. Lodówka wjeżdża do tyłu. Tutaj też jest dosyć dużo schowków, więc całkiem przyjemne wnętrze do życia w trasie. No i tak naprawdę może też spać dwóch kierowców, tak jak już mówiłem, są dwa łóżka. Tutaj kokpit, bardzo fajny, jest standardowy kluczyk, który muszę przekręcić. Ok, wszystko nam się tu zaświeciło. Tutaj mam jakieś radio, jakiś mały wyświetlacz. Najważniejsze rzeczy, tą manetką zmieniamy biegi, tutaj jest główny hamulec postojowy. No i w zasadzie tyle, co jest niezbędne do takiej przejażdżki, więc dużo nie trzeba pamiętać. Cała masa przycisków na kierownicy do obsługi. Samochód jest nowoczesny, ma bluetoothy, rozmowy, ma czujnik pasa ruchu, ma tempomat aktywny, także naprawdę można powiedzieć, że dopasiona ciężarówka. Dobra, to zapinam jeszcze pas. Ok. Zaraz możemy ruszać, już się nie mogę doczekać. Uff, mamy to. No dobra, no to odpalamy samochód. Potężny diesel już pracuje. Mamy 14-biegową automatyczną skrzynię biegów, także na pewno będzie nieźle. Tą manetką małą wrzucam drive'a, zwalniam hamulec. No dobra, no to ruszamy. Wow. Ruszam w ogóle z piątego biegu, także to jest też niesamowite. Ale czuć, że to jest wszystko na takiej pneumatyce, na każdej zmianie biegu on się tak buja fajnie do przodu i do tyłu. Ja nie mogę, niesamowite wrażenie jest, jak tu jest wysoko. Jakby się siedziało na pierwszym piętrze i prowadziło coś. Ale jest frajda. Strasznie jest taki szeroki i masywny, a mimo to bez problemu się mieszczę na swoim pasie. Niby to jest oczywiste, ale to jest jeden z moich pierwszych razów w takim sprzęcie, także naprawdę no robi to niesamowite wrażenie. Jadę 50 na godzinę, a już mam 12 bieg. Kierownica bardzo lekko chodzi, jednym paluszkiem można powiedzieć się prowadzi. No i czuć ten potężny moment, jak się doda gazu, to on od razu taki delikatny świst turbiny słychać i on wstaje. Całkiem dobrze się już czuję za kierownicą. Od razu siódmy bieg, po siódmym od razu dziewiąty.
11, czyli wrzuca co drugi bieg przy takiej jeździe bez obciążenia. 12. 13. Kurczę, naprawdę zawsze się zastanawiałem, jak kierowcy się mieszczą, jak skąd wiedzą, gdzie im się auto kończy. A tu są takie fajne lusterka dolne, które bardzo dobrze pokazują, gdzie się znajduje tylne koło i w ogóle obrys auta. Także to robi robotę. Ale czuć tą masę tego samochodu. Naprawdę trzeba to mieć cały czas na uwadze. Hamulce też są pneumatyczne, więc inaczej czuć w ogóle hamowanie tego auta. Tak on bardziej nurkuje trochę. No i ten hamulec też jest taki delikatny, ta pneumatyka za nas hamuje, więc tu wystarczy delikatnie nacisnąć i on już efektywnie hamuje. Ale jest frajda z prowadzenia takiego auta, niesamowita. Witaj, kariera tirowca. Luz. Dobra, jest, wajcha. Jest. My gasimy maszynę. Pięknie. Dziękujemy bardzo za podróż. Wysiadanie to też jest swoiste wyzwanie, przynajmniej dla mnie. No jest tu trochę wysoko, to nie jest taki... nie, ma się ochotę postawić nogę i wysiąść, a tutaj jest jeszcze, kurczę, z 1,5 metra wysokości. Więc muszę to zrobić na raty. Uff. Nie no, samochód jest naprawdę super. Może dlatego, że to jest nówka, więc wszystko chodzi jak po maśle. To była dla mnie naprawdę przygoda niesamowita, jako dla kierowcy. Poczucie tych gabarytów, masy, a z jednej strony, z drugiej strony taka łatwość prowadzenia się. Kierownica chodzi dosłownie jednym palcem, to co już mówiłem. Hamulce są bardzo delikatne, więc wydaje się, że dziecko mogłoby taki samochód poprowadzić. Było naprawdę super. Koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, no i zapraszam Was na kolejne filmy.